Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 8 w wersetach od 1 do 20? Jezus poszedł na Górę Oliwną. Rano natomiast ponownie przyszedł do świątyni, a wszyscy ludzie zeszli się do Niego. I gdy usiadł, nauczał ich. Przyprowadzili do Niego skrybowie z faryzeuszami kobietę, złapaną na cudzołóstwie, i postawili ją pośrodku. Powiedzieli Mu: Nauczycielu, ta kobieta była pojmana, gdy cudzołożyła. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Mówili to, by wystawić go na próbę, aby mogli go oskarżyć. Jezus schylił się w dół i pisał palcem po ziemi. A gdy nie przestawali go pytać, podniósł się i powiedział do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Ponownie schylił się i pisał po ziemi. Gdy to usłyszeli, jeden po drugim odchodzili, zaczynając od starszych aż do ostatnich. Został tylko sam Jezus i kobieta stojąca po środku. Jezus podniósł się i nikogo nie widząc, tylko tę kobietę, powiedział jej: Kobieto, gdzie są ci, co ciebie oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona powiedziała: Nikt, Panie. A Jezus powiedział jej: I ja cię nie potępiam. Idź i więcej nie grzesz. Wtedy ponownie Jezus powiedział im: Ja jestem światłem świata. Kto za mną idzie, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. Wtedy faryzeusze powiedzieli mu: Ty sam o sobie świadczysz. Świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Jezus odpowiedział im: Chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak moje świadectwo jest prawdziwe. Wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy nie wiecie, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy sądzicie według ciała. Ja nikogo nie sądzę. Nawet jeśli ja sądzę, sąd mój jest prawdziwy. Nie jestem sam, ale ja jestem i Ojciec, który mnie posłał. W waszym prawie napisano, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Ja jestem tym, który sam o sobie świadczy, i Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Wtedy powiedzieli mu: Gdzie jest twój ojciec? Jezus odpowiedział: Ani mnie nie znacie, ani mojego ojca. Gdybyście mnie znali, znalibyście też mojego ojca. Te słowa mówił Jezus przy skarbcu, ucząc w świątyni. Nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. Uczeni w piśmie i faryzeusze myślą, że uda im się złapać Pana Jezusa w niezwykle chycze zastawioną przez nich pułapkę. Wiemy, że wraz z Jego przyjściem przyszły na świat łaska i prawda. Dowiadujemy się o tym z 1 rozdziału, 17 wersetu tej Ewangelii. Bo choć prawo było dane przez Mojżesza, to łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Jeśli potępi on tę winną kobietę, gdzież będzie łaska,
którą wszyscy znali, i mamy tutaj odnośnik do Ewangelii według Łukasza, 4 rozdziału, 22 wersetu. Wszyscy dawali mu świadectwo i dziwili się słowom łaski, które pochodziły z jego ust. Mówili: czy nie jest to syn Józefa? Jeśli zaś ją oszczędzi, czyż nie będzie to ujmą dla prawdy i wbrew zakonowi? W swej nieomylnej mądrości Pan Jezus pokazuje im, że zakon dotyczy każdego i jak miecz bez rękojeści rani wpierw tego, który nim włada. Niestety, zamiast wyznać grzechy, o których im przypomniano, oskarżyciele, pełni zakłopotania, wychodzą jeden za drugim. I mamy tutaj odnośnik do Księgi Joba, 5 rozdziału, 13 wersetu. Usidla mądrych w ich własnej chytrości, tak, że plan przewrotnych szybko upada. Przed nimi jest światłość świata, werset 12. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość. Dowiadujemy się o tym z 3 rozdziału, 19 wersetu tej Ewangelii. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, a ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, bo ich czyny były złe. Podobnie jak jest to z robakami, które szybko uciekają przed światłem, gdy podniesie się kamień, pod którym się chowały. Tak więc jedyny, który był bez grzechu i miał prawo wymierzyć karę, mówi do kobiety: i ja cię nie potępiam, ale dodaje: idź i odtąd już nie grzesz więcej. Werset 11. Wielu ludzi robi wszystko, by swoim dobrym postępowaniem zasłużyć na Boże przebaczenie. Pan jednak wpierw przebacza, a później nakazuje, aby więcej już nie grzeszyć. I mamy tutaj odnośnik do 5 rozdziału, 14 wersetu tej Ewangelii. Potem znalazł go Jezus w świątyni i powiedział mu: oto zostałeś uzdrowiony. Nie grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego. I psalmu 130, 4 wersetu. Lecz u ciebie jest odpuszczenie, aby się ciebie bano. I 1 listu Jana, 3 rozdziału, 9 wersetu. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.